Bohaterowie trafiają w sam środek zimnej wojny. Drużyna, aby zdobyć informacje na temat przeciwnika, włamuje się do Pentagonu i kradnie wszystkie dokumenty na temat nieśmiertelnego. Misja powiodła się, ale Kendra, wpadając w szał walki, uruchamia alarm i zmusza drużynę do ucieczki. Później to statek naszych bohaterów zostaje zaatakowany przez Kronosa, a następnie zostaje zestrzelony przez sowiecki myśliwiec. Drużyna znajduje się w Rosji, gdzie to Savage zaangażowany jest w projekt Swarok. Bohaterowie, aby dowiedzieć się więcej, muszą porozmawiać z Valentiną Vostok. W komiksach postać ta była znana jako Negative Woman i była członkinią drużyny Doom Patrol. O względy pani Vostok ubiegać się będą Atom i Snart, którzy to dzięki pewnej pigułce mówią teraz świetnie po rosyjsku. Snartowi udaje się porozmawiać z Rosjanką. Podczas pożegnalnego pocałunku kradnie jej kartę bezpieczeństwa do obiektu, gdzie pracuje Valentina. Kolejnym krokiem jest włamanie się do tego budynku. Tam okazuje się, że projekt Swarok ma na celu stworzenie rosyjskiego Firestorma. W komiksach był rosyjski Firestorm, zwał się Pożar. Co ciekawe, nazywał się on Mikhail Arkadin, a w serialu pojawia się rosyjski żołnierz o tym samym imieniu i nazwisku. Stein, Atom i Rory zostają schwytani przez Rosjan, jedynemu Snartowi udaje się uciec. Reszta drużyny już planuje odbicie swoich przyjaciół, ale o tym w kolejnym odcinku. W odcinku Hunter zlecił Sarze trening Kentry i nie zrobił tego bez powodu. Obie dziewczyny mają bardzo podobne do siebie problemy, a dzięki wspólnemu treningowi mogą nawzajem sobie pomóc. Sara ma na sobie ubranie treningowe, które bardzo przypomina kostium, który nosiła kiedyś w komiksach. Rip oraz Mike sprawdzają miejsce, w którym to rozbił się statek Kronosa. Tam Rip spotyka jednego ze swoich byłych przełożonych, który to składa mu ofertę ułaskawienia w zamian za rozwiązanie drużyny. Rip potrzebuje trochę czasu, aby to przemyśleć. Mike natomiast wyczuwa w tym podstęp. Jednak przeczucie byłego złoczyńcy było słuszne, Rip wpada w pułapkę. Ale z pomocą Firestorma i Mike'a wychodzi z tego cało. Odcinek skupia się również na Steinie i Jaxie, którzy znów nie mogą dojść do porozumienia. Jax nie słucha poleceń Steina, co skutkuje wpadkami podczas misji. Stein podczas rozmowy z Atomem przyznaje się, że jest dla chłopaka za surowy. Robi to, ponieważ nie chce, aby Jax stracił życie tak samo jak kiedyś Roni. To tyle na dziś. Motyw zimnej wojny od jakiegoś czasu jest bardzo popularny w kinie superbohaterskim. Mieliśmy na przykład Strażników oraz X-Men pierwsza klasa, a teraz widzimy to w serialu. A czy wy lubicie, jak pokazują ten motyw historyczny w filmach czy serialach? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się, pa!